Gra w słuchanie. W krainie zabawek jest przyjemny dzień, a Nodi od rana z radością rozwozi paczki. To już ostatnia przesyłka. Muszę wymyślić, jak miło spędzić dzień. Może znajdę kogoś do zabawy? Daj mi to, pokażę ci, jak masz to robić. Udawaj niewiniątko. Gobo, idziecie na ryby? Łowienie jest super. Łowienie? My? Nie, wykluczone. Żadnego łowienia. No, ewentualnie maleńkie łowionko. Bądź cicho, ty! Co? My wcale nie łowimy. W takim razie po co wam wędka? Wędka? Jaka wędka? Ta, którą trzymasz za sobą, Gobo. Pilnuj własnego nosa. Nie mam teraz czasu odpowiadać na głupie pytania. Do widzenia. Chodź, chytrusie. Gobliny są bardzo niemiłe. Skończyłem właśnie moją pracę. Może się pobawimy? Wybacz, Nodi, ale teraz nie mogę. Mam bardzo dużo rzeczy do naprawy. Rower, zegar z kukułką i kosiarkę. Praca, praca, praca. Cześć! Do widzenia, panie Sparks. Szkoda, że pan Sparks jest zajęty. Muszę znaleźć kogoś innego. Witaj, Tessie. Pobawisz się ze mną? Teraz nie mogę, Nodi. Muszę powyrywać chwasty w ogródku. Zawsze powtarzam. Kiedy chwasty nie wyrwane, to kłopoty niesłychane. Pa! Znajdę kogoś do zabawy. Znajdę. Już wiem. Może Dina się ze mną pobawi. O, chciałabym pobawić się z tobą, Nodi, ale muszę dziś zostać w moim sklepiku. Zaczęłam sprzedawać nowy produkt. Kubełki pełne cukierków. O, jest ich 5. Myślałam, że mam 6 kubełków z cukierkami. Nie mam się z kim bawić. Każdy jest bardzo zajęty. Chyba wiem, jak mogę ci pomóc. Nauczę cię nowej gry w słuchanie. Po co, skoro i tak nikt się ze mną w nią nie pobawi?
W grę w słuchanie możesz bawić się sam. Jest bardzo prosta i zabawna. Zamknij oczy, słuchaj i odgadnij, skąd pochodzą dźwięki, które słyszysz. Cóż, dobrze, mogę spróbować. Hej, znam ten dźwięk. To mój samochodzik. Co słychać? Nawet podoba mi się ta nowa zabawa, Dino. Dzięki! Wiedziałam, że ci się spodoba. Co to za dźwięk? Czy to jest mysz? Skrzypiące koło? Co to może być? To pan Plot! Jego buty tak skrzypią! Fajnie, zagram w tę grę jeszcze raz! To gwizd, to jęk, to trzask, to brzęk! Rozpoznać trzeba każdy dźwięk! Słucham, więc... To zgrzyt, to pisk, to śmiech lub świst. Odgadnę, skąd dobiega dźwięk. Słucham więc. To jest bardzo łatwe. Mogę się założyć, że to pan Sparks coś naprawia. Miałem rację. To jest trudniejsze. Myślę, że to może być wielkouchy na rowerze. Cześć, wielkouchy! Zagram jeszcze raz. Co to może być? Nie mam pojęcia. Ha! To pan Jumbo nakręcał mysz. To było trudne. To mechaniczny klaun. Jestem coraz lepszy w tę grę. A to co to za dźwięk? Gdzieś go już słyszałem. Hej, to ja! Marto, przestań proszę trząść moją głową. Tak dobrze się bawię, że nawet Marta mi nie przeszkodzi. Pójdę do Diny i podziękuję jej za to, że nauczyła mnie tej gry. Zostały tylko dwa kubełki? To dziwne. Nie wiem, co się stało, a jestem dobrym detektywem. Cześć, Nodi. Zniknęły mi właśnie kolejne kubełki. Znowu zniknęły? Jak? Nie mam pojęcia. Odwróciłam się na chwilę, a gdy znowu spojrzałam, nie było kolejnego kubełka. Co to za dźwięk? Och nie! Nie ma tu nikogo, kto mógłby go zabrać. Nic z tego nie rozumiem. Już wiem. Pobawmy się w grę w słuchanie. To nie jest dobry czas na zabawę, Nodi. Musimy rozwiązać tę dziwną zagadkę. To naprawdę niewłaściwy czas, Nodi. Ale ta gra może pomóc w rozwiązaniu zagadki. Bardzo dobrze. Więc sam się baw w tę grę w słuchanie. Słuchajcie. Czy ktoś z was zna ten dźwięk? O, co za głupoty! Nie mam pojęcia, co to może być. Brzmi jakoś znajomo. Słyszałem to, zanim zniknął poprzedni kubełek. O! Przypomniałem sobie, to jest przecież wędka. Widziałem rano, jak Chytrus i Gobbo bawili się wędką. Niech pan spojrzy! Hej, wy gobliny! Stać w imieniu prawa!
Aresztuję was za najście posesji, kradzież i łowienie bez zezwolenia! Znowu do więzienia! Dziękuję, że pomogłeś mi odzyskać kubełki z cukierkami. Nie dziękuj mnie, tylko grze w słuchanie. Przepraszam, mówiłeś coś? Nie słuchałam.